Cześć, mam na imię Paulina. Witajcie na Kawie z Kulturą. Naszą dzisiejszą kawę będzie z nami piła Agata Wiatr. Dzień dobry, cześć. Jakiej kawy się napijesz? Czarną. Dobrze. Bardzo miło Cię tutaj gościć na naszej kawie, zwłaszcza, że jesteś bardzo barwną postacią, naszą freelancerką, kulturalną, animatorką, działaczką. Prowadzisz warsztaty, zajmujesz się wolontariatem, prowadzisz social media, social media wszelkiego rodzaju. Dlaczego akurat to, powiedz mi? Tak wyszło, tak trochę wyszło. Zawsze chciałam pomagać młodym ludziom w rozwoju. A sama się rozwijając, w sumie rozwinęłam się zarówno w mediach, jak i w kulturze i tak zostało. Czyli to nie był taki twój pierwszy wybór? Znaczy to był pierwszy wybór, ale tak jakby ścieżki przyszły do mnie trochę z zewnątrz, tak bardzo naturalnie i ja po prostu je przyjęłam i poszłam razem z nimi. A co było twoim takim, powiedzmy, marzeniem zawodowym z dzieciństwa? Pierwszym chyba chciałam być bibliotekarką. Tak, dalej lubię książki. Drugim chciałam być weterynarzem, ale stwierdziłam później, że może architekt wnętrz. Tylko jak wujek mi powiedział, że no to trzeba zdać fizykę, to stwierdziłam, nie, dziękuję. I później gdzieś tak różne aspekty kultury się do mnie przyklejały. Pierwszym była fotografia chyba. Od fotografii jest już blisko do filmu, od filmu poszło w sociale, no bo trzeba było montować już szybko na telefonie, no i tak wyszło. I tak wyszło. Okej. Okay. A ta fotografia, skąd ta fotografia? Bo to nie jest takie oczywiste wziąć aparat i robić zdjęcie. Oczywistym jest wziąć telefon i robić zdjęcie, ale na ten aparat to albo trzeba wyprosić rodziców, albo odłożyć. Trzeba zrozumieć Lightrooma, Photoshopa, kompozycję. Skąd fotografia? Bo to rozumiem, jakby jest jakiś taki zapalnik do reszty. Tak, to jest zapalnik, który w moim życiu wziął się jeszcze z zupełnie innego zapalnika. Bo wziął się z poezji. Logiczne. Tak, bardzo, bardzo logiczne. Moje takie pierwsze działania, gdzieś że własna ekspresja pojawiła się bardzo wcześnie i właśnie pisałam wiersze, wierszyki, wierszydła w tym momencie. No i po tym, jak nauczyciele zobaczyli, że chyba masz jakieś zdolności artystyczne, to weź udział w konkursie fotograficznym, proszę bardzo, tu jest szkolny aparat na święta, rób zdjęcia. Okej. Okay. Aha, tak. Czyli... Ta uczennica pisze fajne wiersze, dajmy jej aparat. Tak, tak to wyglądało. Nie, że długopis, pióro, zestaw ołówków. Aparat. Tak, znaczy to było już po zamknięciu etapu poezja, bo ten etap też został zamknięty. Mało ludzi wie, że będąc w gimnazjum wydałam tomik poezji. Stare dzieje, nie wracam już do tego. Wydałaś tomik? Okej, dobra. Zaraz wrócimy do tego. Wydałaś tomik, po ile tam było wierszy? Ojejku, nie pamiętam. Z 20, 30? Znaczy to wydałam. No rodzice wydali, wiadomo. W gimnazjum się nie miało. Mam się w tyle wierzyć bardzo. Zawsze. To miłe zawsze. Ale wydanie tomiku to nie jest... Dzień dobry, proszę mi tutaj wydrukować. A mniej więcej tak to wyglądało, no bo to był własny nakład, właśnie, tak. Że rodzice byli tymi sponsorami, więc mniej więcej tak to wyglądało. Dzień dobry, proszę mi wydać 100 egzemplarzy tomiku. Znasz jeszcze? Pojedyncze sztuki gdzieś w domu, takie bardzo, to są białe kruki. Nie, już nie chcę ich nawet odkopywać. A może my chcemy dostać, wiesz, może, prawda, kawa z kulturą. Fani kawy z kulturą chcieliby może poczytać do kawy z kulturą twoją poezję. Jaki tytuł chociaż zdrać? Myśli. Myśli. Myśli, bardzo twórczo. No. Co śmieszniejsze, po latach odkryłam, że ten tomik jest dostępny w Bibliotece Głównej UMCS-u. Tak,
Ale chyba nie o tym miałyśmy rozmawiać. Wiesz, jakby ja robiłam research na twój temat przed naszą rozmową, nie? Ale jakby po prostu teraz mi głupio. Po prostu zadałaś takie pytanie, które wymagało cofnięcia się do samego początku, no bo właśnie stąd się wzięła fotografia, a od fotografii wszystko się później potoczyło. Wow, okej. Czekaj, ale co z resztą? W sensie rozdałaś, sprzedałaś? Czy się faktycznie Trochę sprzedałam, bo... No, tata gdzieś miał znajomości w księgarniach, więc po prostu byłam wciskana na półki gdzieś takich malutkich księgarni lokalnych. Część rozdałam, część sama sprzedałam jak to nastolatka po prostu na ławce w parku. Także no tak, przedsiębiorczo. Myślę, że każdy z nas sprzedaje własne tomiki wierszy w gimnazjum na parce w ławku. Na parce w ławku. Na ławce w parku. Tak, to też się działo w moim życiu, jakby oczywiste. Myślę, że tak. To tak. Nie, to fascynujące. Fascynujące. Wracając do fotografii. Dali ci... Szkolny aparat. Szkolny aparat. Mhm. Szkolną własność za pieniądze szkolne, randomowemu dziecku, bo pisze wiersze. Szkolny aparat. Szkolny aparat. To ma sens. To teraz wyjaśnij, dlaczego to ma sens. Może dlatego, że pochodzę z Nałęczowa, więc uczyłam się w Nałęczowie i wszyscy mnie znali, moich rodziców. Szkolna pedagog jest moją sąsiadką i w sumie mnie zna od takiego naprawdę maluszka. Więc to zaufanie miałam. Albo, że gdybyś coś zrobiła, to po prostu przeszłaby przez płot i tak, do twoich rodziców halo. No, dokładnie. No tak. A jednocześnie sens. Było takie, no jeżeli ma jakiś zmysł artystyczny, to idźmy w to, co nam szkodzi. Weź udział w międzyszkolnym konkursie fotografii, zobaczymy. No i tak się zdarzyło, że wygrałam ten konkurs. No tak, to się tak... W życiu tak się zdarza ludziom. Więc jak już wygrałam konkurs, to miałam argument powiedzieć rodzicom, kupcie mi aparat. I kupili. Rozumiem. Marki? To był chyba Sony. Dobry wybór. Później przeszłam na Pentaxa. Dobry wybór. No i później poszło tak, że gdzieś były zajęcia fotograficzne w Domu Kultury i się po prostu rozwijałam. Koniecznie chciałam się nauczyć Photoshopa, szło mi to topornie, masakrycznie, bo nie miał mnie kto uczyć, więc wszystko musiałam sama. Później były zdjęcia, szukanie jakiegoś własnego stylu, pierwsza wspólna wystawa, później samodzielna wystawa, która teraz leży w szafie, także tak to poszło. Razem z tymi dwoma egzemplarzami tomików, tych szczególnych dwóch egzemplarzy, rozumiem. Tak. I film później. Tak, i z fotografii już było blisko do filmu. Też pamiętam taką sytuację w gimnazjum, że zobaczyłam, że chłopaki montują film. Ja nie wiedziałam, że to jest montaż. Ja nie wiedziałam, że to jest program do montażu. Mnie fascynowało to, że można było kawałki filmu sobie przesuwać i ja wiedziałam, że ja chcę to robić. Jeszcze nie wiedziałam, jak to nazwać, ale ja wiedziałam, że ja chcę to robić. No i po wielu latach to właśnie do mnie przyszło na studiach, gdzie miałam i zajęcia właśnie na animacji kultury z montażu filmu. I wtedy jedne zajęcia po prostu mind-blowing, co potrafi montaż filmu zrobić z treścią. No i potem to już poleciało w różne projekty. I tym się teraz też zajmujesz? Ja zawsze mówię, że moje życie to jest taka spirala trzech tematów. Z jednej strony jest to właśnie montaż filmów i realizacja na żywo. Drugi obszar to jest właśnie animacja kultury i działania projektowe. A trzeci to jest social media. I właśnie jestem na razie w tym punkcie animacja kultury i youth work i inne projekty, ale pewnie zaraz ten montaż gdzieś wróci, także to jest takie gdzieś przejściowe. A co jest dla ciebie takiego w filmie właściwie najważniejszego? Już pomijając twoją pracę nad tym, nie jesteś w tym momencie tylko odbiorcą filmu. I już jak ma się pewne zaplecze realizacyjne, to się zawsze patrzy bardziej zawodowym okiem na film, nie? Czy tak, spaczenie zawodowe. Jak to wpłynęło właściwie na to, jak ty teraz postrzegasz filmy i na czym ty się teraz skupiasz, żeby jeszcze móc się nimi cieszyć? Ja się mega skupiłam na języku filmowym, czyli na sposobie kadrowania, na sposobie użycia rekwizytów,
na wszystkim tym, co nie jest powiedziane i trzeba mieć tą wiedzę, żeby móc dobrze zinterpretować film. Czyli też, nie wiem, właśnie kolory, jakieś specjalne ujęcia, rodzaje perspektyw. To cały ten język filmowy jest dla mnie chyba najważniejszy w tym momencie i w sumie uwielbiam takie filmy, które są tak idealnie przekminione, bo wtedy ja się mogę pobawić intelektualnie, co się stanie zaraz, co zostanie zaraz powiedziane, a już zostało pokazane. To może znać tam jakiś tytuł. Nie jestem w stanie. Nie jesteś w stanie. No, przypomnieć się tutaj znać. Napiszemy w opisie czy coś. Wiele czasu spędzasz z młodzieżą obecnie, bo tak mówiłaś w tej swojej trzytematycznej spirali. I wiem, że się zajmujesz youth workingiem. Wiedziałam, że będziesz problem z tak, naprawdę, z youth workingiem. Tak. Tak. Praca z młodzieżą, wolontariaty, wolontariusze. Też masz minibooka? Tak, rok temu napisałam takiego minibooka, ogarniacza wolontariatu, bo bardzo dużo pracowałam z wolontariuszami, koordynowałam ich, dalej koordynuję przy niektórych festiwalach czy wydarzeniach. I po prostu to są świetni ludzie, to są po prostu złoci ludzie i chciałam się tym podzielić. Dlatego po prostu siadłam i napisałam, to nie jest nic wielkiego, to jest taka bardziej laurka, można powiedzieć, dla wolontariatu. Więc właśnie dlaczego, powiedz mi, dlaczego akurat kultura, dlaczego akurat sektor wolontariatu, który jest przecież wiadomo jaki, dlaczego też młodzież? Młodzież ci nie da wielu pieniędzy za warsztaty, może korpo w korpo jak najbardziej. Ale kultura, młodzież, warsztaty, wolontariat? Mało dochodowe, nie? Bardzo, więc jakby jakie są twoje motywacje, powiedz mi? Moją motywacją chyba przede wszystkim jest to, że naprawdę tak jak właśnie nauczyciel we mnie uwierzył i w tą moją poezję, tak ja wierzę w każdego młodego człowieka i nie chcę zmieniać całego świata, nie chcę zmieniać całego Lublina, tylko wolę pracować z pojedynczymi osobami właśnie na zasadach wolontariatu, gdzieś kształtować tą ideę, bo wiem, że takie małe kroki potrafią zmienić cały świat tej osoby, czyli ja nie zmieniam całego świata naraz, ja zmieniam całe światy każdej osoby. Także to jest takie gdzieś ta moja taka filozofia działań i to mnie napędza w jakiś sposób, że mi się chce, szczególnie, że młodzi ludzie są naprawdę przeróżni i przefantastyczni. I bardzo wieloaspektowi, że to nie jest takie proste, zero-jedynkowe, że pójdziesz, zrobisz to i to, tylko oni też chcą czegoś więcej, więc dlaczego im tego nie dać? Czy gdybyś miała być swoim własnym opiekunem w tym momencie, gdybyś poznała taką Agatę, która jest gdzieś tam, powiedzmy, w okresie licealnym, czy byś ją naprowadziła na inną drogę, wiedząc to, jak to się stanie? To jest to samo. Nie, to by było idealnie to samo, bo tak naprawdę no teraz też prowadząc podcasty z młodymi ludźmi, to jest też takie trochę lustro, moje lustro, że w każdej tej rozmowie znajduję choćby pierwiastek siebie i stwierdzam, że nie, to by było to samo, że nie chcesz siedzieć na lekcjach, okej, to zrób coś pożytecznego dla innych. Skończyłoby się tak samo. Czyli ostatecznie jesteś spełniona. Tak. Szybko. Jesteś we twoim wieku? No, tak, do spełnienia się tak nie dąży, jakoś tak nie skończy. Wiesz, no dalej są inne aspekty, które bym chciała spełnić. Nie wiem, podróż dookoła świata, czy posiadanie własnego vana. No i jest to jakiś obszar, w którym się dąży. Tak? Vana dlatego, że ma duży bagażnik i animacyjnie się przyda? Czy to o to chodzi? Od tego się zaczęło. No, tak, wiedziałam, tak. I rozumiem, że też, prawda, jesteś tą osobą, co zaraża innych do animacji. Wiedząc o skutkach tego. Jeżeli chodzi o studia, to nie. Tak, ja zawsze powtarzałam za rektorem, bo jak zaczynałam drugi kierunek, to rektor Stanisław Michałowski powiedział, i ja się z nim totalnie zgadzam, że studia to nie jest siedzenie na wykładach, tylko to jest całe życie studenckie, które dzieje się obok i to na tym polegają studia. Także ja bardziej zachęcam do studiowania animacji poza wykładami,
czyli po prostu w praktyce. Ale to też jest coś, co mówili nam na zajęciach, nie? Że jakby na samym początku chcecie mieć zawód, to sobie go stwórzcie. Dokładnie. No ale w sumie to jest tak wszędzie, ale zwłaszcza w animacji. Na Spotify'u masz podcast. Znalazłam to słowo. Znalazłam. Skąd ten pomysł? Czy to było jedno z tych takich, jest pandemia, coś trzeba zrobić? Nie. To się zrodziło, o Boże, wiele, wiele lat temu, jak jeszcze, tak, zaradni studenci animacji kultury, wpadłam na pomysł, że zrobimy zrzutkę na to, żeby mi kupić rekorder. No ja zawsze chciałam robić podcasty, gdzieś tam miałam krótkie doświadczenie z Akademickim Radiem Centrum, czyli miałam już ten, wiedziałam, jak to się nagrywa. Mhm. To była podstawa. No ale nie miałam sprzętu, zróbmy zrzutkę. Udało się zbierać 50% kwoty, więc drugą połowę, pomimo bólu kieszeni, dołożyłam. No i ten rekorder sobie tak poleżał w szafie z kilka lat, tak ze 2-3. Bo nie miałam pomysłu. Owszem, nagrałam kilka odcinków z takimi osobami, które no, są w mieście znane i po prostu no, zawsze się wypowiadają. I wypowiadają się mądrze i jest to zawsze mega ciekawe, ale coś mi w tym mocno nie grało i stwierdziłam, nie publikujemy tego jakoś. No, nie było tego flow. Nie chciałam się tym dzielić za bardzo. I pewnego wieczoru, po prostu taki moment olśnienia, taki moment eureki. A jakby zapytać się tych, którzy nie są ekspertami, tylko właśnie, którzy dopiero zaczynają w ogóle cokolwiek robić. Mhm. I właśnie tak powstał pomysł na podcast. Ale właśnie to też jest ważne, nie? W sensie dawanie głosu młodym, którzy są nowi w tym wszystkim, więc nie są też jakby sformatowani, że mają jakby całkiem świeżą wizję i niekonwencjonalne rozwiązania i pomysły, ale też opinie, nie? Jakby to jest też jakby ciekawie z taką osobą porozmawiać, nie z jakimś starym wyjadaczem, który właściwie już nie jedzie na pasji, na swoim, nie wiem, zainteresowaniu czy fascynacji, tylko na tym, że to już jest mój zawód, że po prostu... Okay. Znaczy tutaj nie chodzi o to, że ci doświadczeni animatorzy nie mają już pasji, bo często ją mają, tylko że już mają pewne schematy działania. Oni wiedzą, jak napisać wniosek, oni wiedzą, jak to rozliczyć, oni wiedzą, z czym się wiąże ten projekt. I nie przeżywają każdego takiego momentu kryzysu, typu nie wiem, nie ma scenografii, co z tym zrobić, bo dla nich to już nie jest przygoda. A dla młodych to jest dalej taka mała, stresująca, ale jednak przygoda i się na tym uczą i oni się tym jarają. I to jest fajne. Można się zainspirować, nie? Tak, szczególnie też mi się wydaje, że zdecydowanie fajniej jest się inspirować tą młodą iskrą, właśnie taką niedoświadczoną, jeszcze nieociosaną, bo przypominamy sobie, jak sami zaczynaliśmy. Mhm. I wtedy można sobie tą pasję trochę odkopać, odkurzyć. No nie, bo tak się można tak zestarzeć szybko. Jak się myśli o wnioskach, rozliczeniach, fakturach, sprawozdaniach. Wtedy fajnie jest być nastolatkiem, co jest na wolontariacie i wow, będę na wolontariacie, fajnie, chodziłem, zbieram ankiety. Tak, chociaż też właśnie ci młodzi ludzie też już sami piszą wnioski. Mhm. Oni to wszystko robią, oni czerpią tą wiedzę od nas, od tych bardziej doświadczonych animatorów i już robią własne rzeczy. To jest też fantastyczne, że tak szybko dorastają. A my się tak szybko starzejemy. Bardzo miło cię było mieć tutaj z nami. No. Dziękuję. Ja dziękuję. Super się było widzieć po latach niepamiętania. Boże, nie wiem, czy wolałam nie pamiętać animacji, ale to już jest inny temat. No. Do zobaczenia w takim razie i wszystkiego dobrego. Wzajemnie.